Dobrze, więc oficjalnie już, bo tutaj taki small talk był przed, ale oficjalnie już witam Agatę Głydę. Agata prowadzi bloga Psycholog na diecie i jest psychologiem na diecie. Wiecznie na diecie, niestety. Także super, Agata, bardzo, bardzo się cieszę, że znalazłaś przestrzeń i czas, żeby do nas wpaść i podzieli, jakby tytuł tego, ja nazwałam Emocje na diecie, instrukcja obsługi, ale jak dzisiaj się przygotowywałam, to właśnie tutaj dużo tak tematów, oczywiście mogłybyśmy pewnie gadać całą noc o tym całym odchudzaniu i zdrowym podejściu do odchudzania i emocjach na diecie, ale skondensujemy to oczywiście. Ja później też dziewczynom wrzucę link do podcastu, bo właśnie mówiłam Agacie, że trafiłam na nią przez podcast, na Spotify znalazłam podcast i jakby to była moja droga dotarcia do Agaty, nie media społecznościowe najpierw, tylko właśnie podcast i po przesłuchaniu tych audycji stwierdziłam, że muszę ją znaleźć gdzieś w internecie, więc i oto jest. Dobra, to Agata, jakbyś mogła powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło z Twoją, jak się zainteresowałaś w ogóle tą psychologią odchudzania? Okej, cześć dziewczyny w ogóle. Bardzo dziękuję, Elu, za zaproszenie, to jest dla mnie zaszczyt. I jak się zaczęło, więc no ja generalnie mam większe, mniejsze problemy z nadwagą od dziecka. Więc i w sumie nie interesowałam się tym tak profesjonalnie, ale po urodzeniu 2,5 roku temu mojej pierwszej córki, no to wiesz, waga poszła, a w ogóle część dziewczyny też, waga poszła w górę, no na tyle wysoko, że wiesz, ważyłam prawie 100 kg, no i stwierdziłam, że no tak nie może być. Trzeba coś ze sobą zrobić i oglądałam wtedy jakoś odcinki fighterek z Ewy Chodakowskiej i to było dla mnie takie mega nakręcające, że no faktycznie to na mnie tak zadziałało, że pomyślałam sobie, wow, to faktycznie mamy z moimi dziećmi mogą schudnąć i pierwszy raz mi przyszło do głowy, że mogłabym wziąć dietę, że mogłabym skorzystać z jakiegoś planu żywieniowego, jak to teraz w dzisiejszych czasach ładnie nazywamy. No i to diet faktycznie pokazało mi, że miałam fatalne nawyki żywieniowe, niewypracowane w domu i dopiero się nauczyłam jakby, no co się je, jak się przygotowuje potrawy, ile przede wszystkim ja mogę jeść, że mogę jeść późno, że nie muszę chodzić głodna, spać i tak dalej, więc no mi to bardzo pomogło, więc i założyłam sobie konto na Instagramie, bo w jednym z odcinków tam dziewczyna mówiła, że jest taka społeczność, że dziewczyny się wspierają. A jako psycholog to akurat wiedziałam, że wsparcie grupy, to akurat wiedziałam z pracy z alkoholikami, no, że wsparcie grupy jest mega ważne, więc wiedziałam, że to mi będzie potrzebne, więc założyłam konto na Instagramie, pokazałam swój brzuch, bo to był mi jakby najbardziej, że tak powiem, problematyczny obszar po ciąży. No i zaczęłam jakoś działać i wkrótce zauważyłam, że naprawdę kobiety mają problem w zdrowym podejściu, że popełniają mnóstwo błędów i też nie biorą pod uwagę innych swoich potrzeb oprócz jedzenia. No i zaczęłam się stopniowo z tym ujawniać, że jestem psychologiem i tam jedna z dziewczyn zasugerowała, że powinnam w ogóle zmienić nazwę na psycholog na diecie i zacząć szerzyć taką wiedzę, bo tam czasami coś na live powiedziałam, czy na Instastory i dostawałam zwroty, że to po prostu jest mądre. Jak już schudłam, to potrzebne bardzo i... też właśnie, no właśnie, bo to zdrowe podejście jest dzisiaj, kurczę, naprawdę bardzo potrzebne. Ja w ogóle na początku, wiecie, to było 2,5 roku temu i ten Instagram tak się nie hulał jak teraz, że jest dietetyka oparta na faktach, dość popularna się staje, są takie konta mądrych dietetyków. Wcześniej to była masakra, tam nie było nic, naprawdę. No ja nie pamiętam takich dietetyków, którzy by mówili tak rozsądnie jak teraz i pamiętam, że jak ja się wstydziłam na początku pokazać, że jem parówkę. No dokładnie, to jest straszne. Jem Grześka, Boże, jak kiedyś pokazałam góralki, to dostałam taki hejt i w ogóle chyba z 50 osób zrezygnowało z obserwowania. I pomyślałam sobie, nie, no trzeba się wziąć za ten temat, bo to jest po prostu chore. Przecież tak nie może być, że są zakazy. Przecież wiem, że to jest podłoże zaburzeń odżywiania. No i tak się to zaczął kręcić. No, w międzyczasie też Ewa Chodakowska zwróciła na mnie uwagę i zaprosiła mnie do fajterek, więc... A to jest jedyne, czego nie widziałam, bo wszystkie twoje podcasty jakby przerobiłam, a to jest jedyne, to sobie wrócę. Odcinka fajterek nie widziałaś. On jest na YouTubie dostępny i... No. Bo ja też, moja droga też się zaczęła od treningów. Tak, czytałam, bo zapisałam się ostatnio do twojego newslettera. I czytam. Dokładnie, przyjaciółka mi podesłała, no i tak najpierw, wiesz, zaczęłam ćwiczyć i właśnie stwierdziłam, że ja to na diecie nigdy nie będę, a później gdzieś tam to jakoś po prostu tak idzie naturalnie, że zwracasz uwagę. Później też właśnie pewnie to było zupełnie inaczej niż teraz, ale z tej diety korzystałam jakby, żeby zobaczyć, jaka jest wielkość porcji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później, stąd to moje odchudzanie bez spiny i frustracji, jakby ja teraz jestem taką, bardzo na to zwracam uwagę i na tą psychologię odchudzania, bo ja sama wpadłam w tyle różnych właśnie frustracji i spin związanych i z trenowaniem, i z jedzeniem, po prostu w różne takie nawet religie żywieniowe, że tam po prostu nie dasz sobie nic powiedzieć. I dopiero dzisiaj, na takim etapie, na jakim jestem dzisiaj, gdzie już mam mega zdrowe relacje z jedzeniem, jem wszystko. Dzisiaj w ogóle na drugie śniadanie jadłam marcińskie terogale, bo mieliśmy gości z Poznania w weekend, no i taki sobie myślę, Jezu, ile to ma kalorii, chyba z 1200, bo tam jest taki to nadzienie takie wielkie, no ale jakby umiem to wszystko zrównoważyć, a kiedyś to było dla mnie takie trudne i widzę właśnie, że dużo dziewczyn ma z tym problem i jak pracuję na przykład też z klientkami indywidualnie, to mega często się spotykam z tym, że to jest właśnie takie, to wiesz, dążenie do tej cyfry. Kurczę, jest 61, ale ma być 57, czy tam 56, czy tam 55 i dopóki nie będzie to 55, to po prostu sama siebie, wiesz, tym batem przed lustrem okładam, więc jakby to, co chciałam Ciebie zapytać, bo tutaj sobie ładnie wypisałam wszystko, ale powiedziałaś coś takiego, że musimy się uczyć przestać siebie ignorować i to mi się mega spodobało, to w tym podcaście właśnie, ale jakbyś miała powiedzieć, od czego zacząć w ogóle przestać siebie ignorować? No właśnie, bo jeżeli odchudzanie to jest w ogóle super obszar do tego i o tym się jakby nie mówi, ale to widać chociażby, nie wiem, po tych dziewczynach, które ćwiczą z Ewą Chodakowską, czy innych osobach, które dużo schudły, że zaczynają zwracać na siebie uwagę. Więc uwaga zamiast wagi, tak bym po prostu powiedziała. Skupiaj uwagę, ale na sobie, a nie na tych cyfrach. I to jest taka wtórna korzyść właśnie z odchudzania, jeżeli się pójdzie w tą dobrą drogę. Jeżeli to nie pójdzie właśnie w taką skrajność i tak dalej, bo to nie jest wcale uważność na siebie, tylko to jest zewnętrzna kontrola jedzenia i tak dalej. Ale bardzo często jest tak, że przechodzę na dietę i zaczynam mieć też jakieś pomału wymagania w domu, tak? Na przykład mówię mężowi, ale słuchaj, wiesz co, ja cię proszę, żebyś na przykład w mojej obecności nie jadł chipsów, tak? A on na przykład ma to w dupie, tak? I wtedy taka kobieta sobie myśli, kurde, ale to jest trochę dziwne, że wreszcie ja o coś proszę, co jest dla mnie ważne, a on to ma w dupie i zaczyna po prostu to zauważać. Czyli staje się nagle przez moment dla siebie ważna, przez taką pierdołę związaną na przykład z dietą i zaczyna czuć złość. I zaczynają wreszcie, być może po raz pierwszy w życiu, ten mąż wkurzać. Ale ona słucha tej Chodakowskiej, Lewandowskiej, siedzi i myśli sobie, nie no kurde, ale ja mam prawo, tak? I właśnie o tym mówię, że światło zaczyna padać wreszcie na nią. Nie na rodzinę, nie na dzieci. Oczywiście to też jest ważne, ale też zaczyna ta osoba, która przez to głupie odchudzanie zaczyna zwracać na siebie uwagę. Więc w taki sposób przestaje się ignorować. Są drobne kroki. Najpierw zaczynasz szanować siebie, bo zaczyna zwracać uwagę na to, co je, zaczyna zwracać uwagę na sygnały głodu na przykład. a po pewnym czasie zaczyna czuć lepiej swoje ciało i jeżeli to wszystko idzie w takim zdrowym kierunku, to jest w lepszym kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami. Mhm. Zaczyna odkrywać, że czuje napięcie. Jeżeli też ćwiczy przy okazji, no to też zaczyna czuć, że tu jakiś mięsień boli, tam coś boli, bo do tej pory powiedzmy żyła odtąd dotąd, tak? Dotąd. Tak. A dalej już nie ma nic. Jest tylko w myślach, w głowie, liczy się tylko plan, co ja sobie tam pomyślałam, odcięta zupełnie od swojego ciała. Potrafi się nie napić wody przez cały dzień, no bo przecież to jest nieważne, bo przecież nie może pójść do siku, bo musi pracować przez 8 godzin. Mhm. A tutaj wreszcie zaczyna, że tak powiem, poszerzać ten obszar swojej świadomości na całą siebie. Mhm. Zaczyna być dla siebie dobra. Zaznaczam, jeżeli to odchudzanie idzie w dobrym kierunku. Często jest tak, że na początku no, nie jest dla siebie dobra i tak jak ty wspomniałaś, że to jest takie katowanie się i patrzenie tylko na to. Tak, takie właśnie za karę, wiesz, że za karę teraz nie zjem, za karę teraz zrobię trening, tak. Za karę coś tam, coś tam. Czy w ogóle takie po prostu patrzenie na siebie w lustrze z taką pogardą często. No właśnie, więc mówi się, że nie ćwicz dla wyglądu, rób to dla zdrowia, ale no, to jest bullshit. Na początku każda z nas po prostu chce wejść te dżinsy ciaśniejsze i chce ważyć mniej i no nie negujmy też tego i nie ściemniajmy, że to chodzi o zdrowie, bo jeżeli ktoś jest zdrowy ogólnie, to nie będzie się odchudzał dla zdrowia, bo nie cenimy go, póki go tak naprawdę nie stracimy. Dopiero później ta świadomość przychodzi, więc... Ale jak zaczynam lepiej się czuć w swoim ciele, faktycznie te spodnie już tak nie uwierają, mam więcej siły, bo ćwiczę, bo zdrowo się odżywiam, więc każda komórka ciała, cera zaczyna być piękna i tak dalej, no to się pewniej czuję i mam wreszcie korzyści. Jak mam korzyści, to mam motywację, no idę dalej. Ważne jest faktycznie, żeby no nie przeginać, żeby no nie pójść w tą złą stronę, że na początku faktycznie można się tej diety mocno trzymać i świrować, ale z czasem trzeba sobie jednak odpuszczać i jakby, znaczy metody są różne. To jest też to, co mnie zainteresowało, to co powiedziałaś o takich tych różnych dietach, które wykluczają bardzo dużo różnych produktów. Ja tam wszędzie byłam i jakby ja się mega z tobą zgadzam, w sensie na własnym przykładzie, że to są problemy z poczuciem własnej wartości i tu masz poczucie takiego, że po prostu jakby ja miałam takie wrażenie i o tym też się nie mówi, że masz poczucie takiego bycia lepszym niż inni, bo oni jedzą gluten, a ty nie jesz, bo i w ogóle jesteś taka super, że tak to wszystko kontrolujesz i tam ten gluten, czy tam, no nie wiem, cokolwiek, tak? Czy tam właśnie teraz to modne paleo, śniadania białkowo-tłuszczowe, jakieś te, no różne, no tego jest mnóstwo, tak? Mogłybyśmy tutaj wymieniać, ale że właśnie to jest takie złudne poczucie, nie wiem. Że jestem lepiej ogarnięta od innych, tak? Bo, czy powody są... Też kiedyś byłabym bardzo radykalna i powiedziałabym, że absolutnie nic sobie nie odstawiaj na własną rękę, ale z drugiej strony, jeżeli masz ochotę sobie zrobić 30 dni bez cukru i zobaczyć, co się zmieni w swoim życiu, to sobie zrób. Jak masz ochotę zrobić 30 dni bez glutenu, to spróbuj, zobaczysz. Ale faktycznie, jeżeli to płynie z jakiejś, żeby uzyskać informację, czy faktycznie lepiej się poczuje, że na przykład niektóre osoby jedzą owsianki na śniadanie i lubią high carb diet, a inne osoby wolą białkowo-tłuszczowe i ważne, żeby to pasowało. Natomiast faktycznie często jest tak, że dieta i odchudzanie ma służyć zablokowaniu pewnych tematów, pewnych emocji w naszym życiu. Właśnie wtedy, kiedy na przykład tracimy kontrolę, kiedy coś się dzieje albo jesteśmy niespełnieni w jakimś obszarze, i nagle mam rozpiskę, nagle mogę się skupiać na jedzeniu. Jaki bezpieczny temat, w sumie nie powodujący żadnych frustracji. A jeżeli mi w tym dobrze idzie, keto sobie robię, czyli mogę myśleć o awokado, o olejach, jak fajnie. Nie muszę myśleć o tym, że nie układa mi się, nie wiem, w relacji z mamą. Nie muszę myśleć o tym, że szef mnie nie szanuje w pracy, więc... Jeżeli dieta tak naprawdę służy zamaskowaniu innego ważnego tematu i zdobyciu, tam nie mam kontroli i nie ogarniam, no to sobie tutaj ogarnę i jest fajnie, no to nie jest dobre. To może świadczyć, że to faktycznie pójdzie w stronę rozwoju takich zaburzeń jednak odżywiania i zaburzonej relacji z jedzeniem. A powiedz mi, jak to w ogóle, jak jesteśmy w stanie same, bo ja na przykład teraz też z czym się nie ukrywam, bo też uważam, że to jest taki trochę temat tabu, jeszcze wciąż niestety, bo ja jestem w psychoterapii, w procesie jakby od lipca, jakby, no nie jakby, tylko jestem od lipca i... Jak możemy, on jest niezwiązany z tematem akurat u mnie jedzenia, ale bardzo długo się przed tym też broniłam i jakby wiesz, także ja sobie sama ze wszystkim poradzę, tak samo jak z pójściem do dietetyka, czy nie wiem, różnych specjalistów, ale gdzie jest ta granica, jakby kiedy nam się na przykład ma zapalić czerwona, bo niektóre tematy mam wrażenie, że tak mocno mamy gdzieś tam zamrożone w sobie, zepchnięte, że nie wiem, możemy sobie nie zdawać sprawy, że akurat to dążenie do tych 50 czy tam wiesz, kilogramów, czy tam w ogóle ta cała zmiana wynika właśnie, jest podszyta jakimś czymś do przepracowania zwyczajnie, nie? No na przykład, jeżeli mamy wspierających bliskich i oni nam mówią, słuchaj, to już nie jest zdrowe, co ty robisz, to powinna być czerwona lampka, zwłaszcza jeżeli na przykład zaczynamy agresywnie reagować na takie komunikaty. I ja zawsze podchodzę do tego z dystansem, że ci wszyscy bliscy to są tacy źli i mówią, że ty się już nie odchudzaj i że tak naprawdę oni się wszyscy mylą, a ja tu mam super teraz fit lifestyle i będę sobie robić 6-paka, bo jednak to są nasi bliscy, tak? Jakoś się zdecydowaliśmy na bycie w relacjach z nimi i myślę, że są osoby, które nas znają i załóżmy, że no, w większości jednak troszczą się, kochają nas i jeżeli dają nam taką informację, no to ja bym właśnie na przykład taki feedback od bliskich już potraktowała jako czerwoną lampkę, że to już prawdopodobnie zmierza w złym kierunku, bo niestety, ale jeżeli mamy taki problem już trochę uzależnienia od tego zdrowego stylu życia, od ćwiczeń, to będzie tutaj funkcjonował mechanizm iluzji zaprzeczania, tak samo jak w uzależnieniach wszystkich innych. Czyli my będziemy trochę tacy negatywnie nastawieni, jak ktoś nam będzie mówił, że coś jest nie tak i według nas wszystko będzie super. No więc to jest, i niestety widać to w mediach społecznościowych, gdzie są bardzo duże konta, gdzie przecież zachowania tych osób są tak zaburzone, że naprawdę ręce opadają, a one to super, promują coś, co jest zupełnie niezdrowe i świetnie funkcjonują i mają rzeszę fanów, bo przecież no, ludzie nie mogą tego wiedzieć, że coś jest nie tak z taką osobą. No tak, często oceniamy po jakimś, znaczy oceniamy, no gdzieś tam identyfikujemy się z, wiesz, jak duże ktoś ma konto, czy tam jak już sam sobie poradził, to jest właśnie dlatego ja zawsze też podkreślam, że to, że ja schudłam i ja sobie sama poradziłam i to, że ja zaczynałam z Ewą Chodakowską i tak dalej, to jakby no to daje mi tylko taką większą empatię w stosunku do moich klientek, tak? Tylko jakby tylko tyle, tylko i aż. No tak, tyle, dokładnie. Ale to, że ja później poszłam na... Jesteś bogata w doświadczenie. Tak. Ale jakby to nie uprawnia mnie do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, jakby, wiesz o co mi chodzi, no bo to jest jeszcze zawód wciąż nieregulowany, więc każdy może się nazywać jak tam sobie chce i mówić co chce i tak naprawdę nie ma to żadnych konsekwencji. Tak. Więc to jest nie też... Każda szczupła, super wyglądająca dziewczyna jak ty jest kompetentna do tego, żeby pomagać innym, tak? W takiej formie, no to jest jednak odpowiedzialność po prostu. No mega duża. Jeszcze chciałam Ciebie zapytać o coś takiego. Poczekaj, bo ja mam 2 strony zapisane. Właśnie, że powiedziałaś też, to są Twoje słowa, będę cytować, że nasza waga nie powinna być wyznacznikiem tego, czy jesteśmy okej, czy nie i nie powinna być wyznacznikiem naszej wartości, ani tego, czy jesteśmy słabi, czy silni. I to też tak bardzo do mnie przemówiło, to znaczy przemówiło w tym sensie, że widzę, że właśnie też pracując z dziewczynami, że jednak ciężko jest nam odciąć się od tego, że jakby jak jestem szczupła, to znaczy, że jestem fajna, tak? Jestem, a jak nie jestem, no to znaczy, że nie wiem, nie daję rady, nie jestem nieogarnięta, jestem nie... Jak sobie z tym poradzić? W sensie tak, nie wiem, jakiś taki sobie zrobić... Znaczy tu mówimy o 2 rzeczach. O poczuciu własnej wartości i łączeniu tego z masą ciała. Mhm. I mówimy tu o przekonaniach takich kluczowych, które kobiety mają na swój temat, na przykład przekonanie o słabości. To może bym od tego zaczęła. Okay. Więc w toku naszego rozwoju, w rodzinie, w której jesteśmy, powstają w nas takie, wówczas jak jesteśmy dziećmi, to adaptacyjne, ale w życiu dorosłym niezbyt pomocne przekonania na swój temat. Między innymi wiele kobiet ma przekonanie: jestem słaba. I na przykład ćwicząc, chudnąc, kompensują to i mają takie poczucie, że jestem silna, tak? Ale to jest wciąż strategia jakby radzenia sobie z tym przekonaniem, że jestem słaba. O, zjadłam coś zakazanego, od razu wpadam w doła albo złość na siebie, jestem słaba i albo porzucam dietę, albo idę na 3-godzinny trening, żeby to odpracować. Tak naprawdę trzeba sobie to uświadomić, że to jest tylko przekonanie, że to nie jest fakt, że nie jesteś słaba, tylko po prostu myślisz w ten sposób. I akurat łamanie diety nie ma wiele wspólnego z twoją silną wolą, tylko tak naprawdę są to dużo bardziej złożone mechanizmy związane też z pracą naszego mózgu i z tego, jak on się będzie bronił przed odchudzaniem, więc tak naprawdę te kobiety, które chudną, tyją, to są mega silne, bo potrafią być całe życie na diecie i naprawdę podziwiam. Ale najczęściej właśnie myślą, że są super słabe. Więc z tymi przekonaniami fajnie jest sobie poradzić w taki sposób, że się pójdzie na terapię. I uważam, że naprawdę każdy powinien sobie pójść i poukładać pewne rzeczy. Niekoniecznie iść, jak już naprawdę jest taki kryzys, że myśli samobójcze i plan działania przygotowany, ale można pójść do terapeuty dużo wcześniej, nawet mówiąc mu o tym, że próbuje schudnąć i nie wiem, łapie różne doły z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi o wartość i wagę, waga wskazuje masę ciała. Nie jest wyznacznikiem wartości człowieka, ponieważ każdy człowiek jest wartościowy, niezależnie od tego, ile ma kilogramów. Jeżeli ktoś się czuje nieważny, niewartościowy przez to, że jest gruby, to jak schudnie, to wcale się nie poczuje wartościowy. To są właśnie osoby, które na przykład schudły, ale wciąż coś im nie pasuje. Bo się okazuje, że nie w tej masie ciała leży ta przyczyna, tylko w tym, że nie potrafią być asertywne, nie potrafią rozpoznawać swoich emocji, realizować się, to tam jest problem. No i to są osoby też, które będą mieć tendencję do wchodzenia niezdrowo w odchudzanie, bo będą chciały dalej realizować swoje cele i każdy kolejny wyraźniej docięty mięsień na ich ciele będzie miał świadczyć o tym, że są bardziej wartościowe. Ale to wiadomo, to jest niestety nie tędy droga. Trzeba szukać sobie wartości już teraz w swojej aktualnej wadze. Dokładnie, też przeczytałam gdzieś coś takiego, że kiedy nie czujesz się piękna i atrakcyjna teraz, tak, idę do lustra i teraz, jak się nie czuję teraz, to żadną dietą tego nie poczuję. Czy jak schudnę, czy jak sobie zrobię sześciopak, czy jak sobie, bo ja też zaczęłam sobie, bo ja kiedyś miałam mega taką presję właśnie na to, że ja muszę mieć tutaj 65 w talii i po prostu ani centymetra więcej. No dzisiaj jak sobie o tym pomyślę, to mnie to śmieszy, w sensie takim śmieszy i trochę smuci, że ile ja energii na to poświęciłam, i tak naprawdę dopiero jak zaczynasz sobie zadawać pytanie, dlaczego ty do tego w ogóle dążysz, co ci to da, no nie wiem, jak tak się gdzieś tam zagłębiasz, ale spotykam się z tym nagminnie właśnie gdzieś tam w tej swojej pracy, że zamiast się cieszyć z tego, że wiesz, że 3 kilogramy poszło w dół, to ja się po prostu tutaj, wiesz, tym pejczem przysłowiowym, że miało być 5, a nie 3 i zamiast się po prostu, wiesz, nagrodzić i w ogóle fajniej się, tam nie mówię, że tam się przytulić i w ogóle, bo to też nie tak od razu, ale zamiast w ogóle tak uznać jakiś tam swój sukces mały, to jednak widzę, że dużo mamy tendencję do tego, żeby jednak miało być inaczej, lepiej. To też wynika z takiej ogólnej surowości kobiet i dużego takiego samokrytycyzmu, że to jest właśnie wpływ często też takiego środowiska rodzinnego czy szkolnego. Przychodzi dziewczynka z 4, a mama mówi, a co Kasia dostała? 5, no ty czemu piątki nie dostałaś? No to się bardziej postaraj następnym razem. Mhm. I trochę to jest taki też głos no, naszych rodziców gdzieś tam w tle głowy, którzy tak bardzo chcieli, żeby nam się udało, że w taki nieudolny sposób nas motywowali. No i z tego się bierze takie też wieczne niezadowolenie, nawet z drobnych sukcesów. Bardzo dużo samokrytycyzmu, a bardzo mało samowspółczucia. Także Marta to jest... właśnie, to jeszcze Marta napisała nam, że zawsze to powodowało, że porzucałam nieraz dietę, bo bałam się, że jak już to zrobię, to nic się nie zmieni w moim życiu, więc lepiej nie ryzykować. Marta napisała, że rozważa terapię. Czyli to jest taki typ ostrożny, czyli na wszelki wypadek, żeby się nie przekonać, jaka jestem nieudolna, to najlepiej w ogóle nic nie będę robić. Tak? Czyli wiara w to, że tak naprawdę jestem nieudolna. To jest przekonanie i naprawdę można z nim fajnie pracować też w psychoterapii. Mhm. Ja też właśnie często zadaję pacjentom to pytanie, dobra, wyobraźmy sobie, że po naszej rozmowie wrócisz do domu, zaśniesz, budzisz się rano, stajesz na wadze, jak to rano, po siku, po kupie, bez ubrania, z suchymi włosami, ważysz się, 55, fanfary, owacje, masz tą wagę, jutro rano, to co się zmienia? To co zrobisz? To i wypytuję, i wszystko. A no to pójdę wreszcie i odważę się i nie wiem, złożę CV w tym miejscu, bo bardzo bym chciała. No i wtedy się zastanawiamy, czy naprawdę ta liczba musi się wydarzyć, żebyś mogła próbować, bo to się może nie udać nawet teraz, ani nawet za minus 10 kilo mogą Ci nie zechcieć w tej pracy. Ale to wciąż nie będzie Twoja wina. Po prostu przetestuj pewne rzeczy już teraz, spróbuj to robić. Nawet teraz, jak czujesz się mniej pewna siebie, może są jakieś rzeczy, które możesz zrobić. Może możesz wyjść z ludźmi na imprezę i spróbować przez moment sobie chociaż wyobrazić, że dobra, to chociaż sobie wyobrażę, że taki cud się trochę zdarzył, że trochę lepiej wyglądam niż mi się wydaje, a tak naprawdę często my przeceniamy w ogóle swój wygląd. W sensie, jak trzeba ocenić siebie na takich modelach, to zazwyczaj kobiety widzą siebie grubszymi niż w rzeczywistości są. Mhm. Więc naprawdę można założyć, że wyglądasz lepiej niż Ci się wydaje. Okej, patrzę, czy tutaj jeszcze coś dziewczyny piszą, ale na razie nie. Ja nie widzę tego, nie? Ja tego nie będę widzieć. Nie, Ty właśnie nie, no, nie widzę. W ogóle w nagraniu, bo w ogóle to też nie wspomniałam, bo mówiłaś na początku, Agata, że jesteś psychoterapeutą. Mówiłaś, nie? Wiesz co, chyba to było off-topie. No off-top, bo Agata też prowadzi psychoterapię. Tak, jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i psychodietetykiem w trakcie szkoły. No, bo tak się właśnie sobie przypomniałam teraz. Chciałam Cię jeszcze zapytać to, co jest mega... dla mnie ważne w pracy i tak sobie trochę nie umiem często z tym poradzić, czyli zajadanie emocji. W sensie takim, że już centralnie widzimy, że jest taki problem i jakby jesteśmy w stanie to rozpoznać i zdiagnozować, czyli że na przykład albo mega zmęczenie po całym tygodniu to powoduje, albo wiesz, taki w ogóle wieczorne jakieś tam zajadanie, albo że jakby już na przykład dana osoba wie, że coś tam to powoduje, to jak już jest w takim stanie, to co byś jej mogła poradzić, żeby przynajmniej jakoś, wiesz, łagodniej to przechodziła, czy żeby to nie było tak, że 5 paczek ciastek nagle w siebie właduje, a potem oczywiście wiadomo, wyrzuty sumienia i tak dalej, to koło się nakręca. Znaczy, moim zdaniem pierwszym krokiem jest przede wszystkim uświadomić sobie, że jem pod wpływem emocji. Mhm. I to na początek naprawdę wystarczy. Jeżeli taka osoba będzie wiedziała, że właśnie jem swoje ulubione ciastka i robię to pod wpływem emocji, nie wynika to z burczenia w moim brzuchu, tylko bardziej z burczenia w mojej głowie, to już jest ważny krok, żeby umieć to rozróżniać, kiedy jem ze względu na głód fizjologiczny, a kiedy jem z innych powodów, czy to na przykład właśnie zmęczenia, czy nie wiem, z różnych emocji, stresu. No, często to jest też z głodu, nie? Że się do południa nic nie jadło i stresowało. Albo jest to nagroda na koniec dnia. No i można sobie wprowadzić różne techniki radzenia sobie po prostu lepszego z emocjami, czyli wprowadzić jakąś aktywność fizyczną. Emocje są naszym ciałem, my jesteśmy swoim ciałem, więc w ogóle nauka rozpoznawania tych emocji, kiedy zauważam, że coś się dzieje, czy na przykład już o 9:00 zaczynam czuć jakieś napięcie, stres, lepiej to jakby próbować monitorować, można sobie wprowadzić dzienniczek uczuć, ściągnąć sobie z internetu listę uczuć najpopularniejszych, bo często my w ogóle nie potrafimy tego rozpoznawać, co czujemy. Jest po prostu jedno wielkie napięcie i nie wiadomo w zasadzie. Bardzo wiele osób na pytanie, co czujesz, odpowiada, a co się pali, tak? Czyli nie do końca w temacie są. Więc lista uczuć i wieczorem zamiast do lodówki można spróbować sobie usiąść i na przykład zapisywać w dzienniku. Kiedy rano spóźnił mi się autobus, poczułam bezsilność. Kiedy szef poprosił mnie o zrobienie tego i tego, poczułam wściekłość. I sobie po prostu notować. I pomału się uczyć. My teraz a propos tego, to mi się przypomniało, bo tutaj Marta napisała, zauważam, bo my teraz mamy takie wyzwanie 28-dniowe, które się nazywa właśnie wyzwanie w zauważanie, czyli że ogólnie mamy zauważać, jak najczęściej mamy, tak wiesz, się skontaktować ze sobą i zauważać w ogóle po prostu, co się wydarza w naszej głowie, co się wydarza. I bardzo fajne, ze mną na czele, bardzo fajne rzeczy zauważamy, w sensie takim, jakieś takie, których nie zauważałyśmy wcześniej, tak, że to powoduje to, a jak jestem tutaj, to na przykład czuję się tak i to jest też takie właśnie super, to jest świadome życie, tak? I warto też... Zastanawiam się, na ile sama ta świadomość, wiesz, daje nam, no dobra, mam świadomość, że tak i znaczy mnie się wydaje, ale to jest takie moje, że mi osobiście to dużo daje, sama ta taka świadomość, że jest jakiś po prostu taki przyczynowo-skutkowość, tak, w tym moim życiu, że tu zrobiłam to i potem poczułam to i tak dalej, ale zastanawiam się, na ile właśnie samo takie właśnie zauważanie dużo nam daje, znaczy dużo nam daje, to wiadomo, ale na ile gdzieś tam później, tak, na ile gdzieś tam później musimy jakieś konkretne, wiesz, podjąć działania, żeby to, co zauważyłyśmy, to żeby po prostu jakby lepiej sobie radzić, tak, w tym, że... zrobić dalej. Oczywiście, no emocja, jeżeli już nauczymy się jej rozpoznawać, będziemy wiedziały, co się dzieje, to jest dla nas informacja. Mimo że emocje są niektóre, w zasadzie wszystkie poza tą radością są nieprzyjemne i nie chcemy ich na ogół przeżywać, to musimy się uczyć jednak tego akceptować i rozumieć, że to wszystko to jest jakaś informacja, że one dla nas powstały, żeby nas chronić, żebyśmy mogli przetrwać, więc nie ma co z tym walczyć, że Boże, zaraz mnie rozsadzi napięcie, jak się po prostu nie najem. Nie rozsadzi cię, po prostu sobie posiedź z tym napięciem. Zauważ to, tak jak techniki terapii ACT, czyli akceptacji i zaangażowania, czyli zaakceptuj to, że masz w sobie różne emocje, bo nie jesteś amebą, jesteś człowiekiem i będziesz przeżywać i to cię naprawdę nie zabije i możesz sobie to poprzeżywać i trzeba szukać, o czym te emocje nas informują i emocje informują nas o niezaspokojonych potrzebach. Tylko że my sprowadzamy wszystko do lodówki. A jeżeli nie jesteśmy głodni, to tam nie znajdziemy zaspokojenia tej potrzeby. Więc trzeba sobie uświadamiać, to czego takiego potrzebowałam dzisiaj, czego teraz mogę potrzebować tak naprawdę, jeżeli to nie jest jedzenie. Może ja potrzebuję z kimś porozmawiać na przykład. Może potrzebuję do kogoś zadzwonić. Może potrzebuję usiąść z partnerem i powiedzieć, słuchaj, no... wiesz, coś się dzieje, ale jeszcze nie wiem do końca co, ale może chciałabym, żebyśmy próbowali więcej rozmawiać na przykład, a może wiem, co mi nie pasuje i trochę jednak no, szukać takich innych potrzeb niż tylko te związane z jedzeniem. Może po prostu potrzebuję sobie odpocząć po całym dniu, bo wieczorem to już jest wielka kumulacja. Może potrzebuję się zrelaksować i trzeba tutaj jakby... poszukać czegoś innego i z czasem częściej praktykować te inne rzeczy niż obiadanie się. nikt. Natomiast jeżeli to się już zdarzy, to nie ma się naprawdę co katować. Mhm. Ja ostatecznie uważam, że naprawdę najedzenie się nie jest największym grzechem, jaki możemy popełnić i trudno, jeżeli to się stanie, no to po prostu move on i nie ma co się zawieszać, katować, biczować, bo to naprawdę nic nie zmieni. Trzeba sobie okazywać dużo więcej miłości, wsparcia i troski. Jeżeli się patrzy na siebie faktycznie jak na przyjaciela z miłością. Wiem, że miłość to jest wielkie słowo i pewnie teraz dziewczyny robią to nie jest takie łatwe Ciebie kochać. To chociaż szanować. Tak, i początku, często, wiesz tak? co, ja też widzę, bo ja dziś tam też mówię, że to jest taka droga, która się nigdy chyba nie kończy i widzę na przykład takie swoje przeskoki, że na przykład wtedy miałam taką, wydawało mi się, że już jakby osiągnęłam jakiś tej właśnie takiej takiego samowsparcia, w sensie tego samowspółczucia, tego self-compassion, czy tam, ja się tak strasznie w to wkręciłam i później zaczęłam robić jakieś medytacje, akurat to jest na stronie Dr. Neff, to nie są medytacje, to są takie treningi właśnie self-compassion i jak poczułam to rzeczywiście, jak ja bardzo właśnie nie wspieram siebie, jak ona tam mówi tam kolejne, co teraz pomyśl, a teraz coś tam, że poczuj, a wcześniej zawsze mi się wydawało, że tak i też miałam zawsze taki. Ostatnio właśnie się spotkałam z taką nowo poznaną osobą, nie na gruncie zawodowym, że tam pacjentka i dietetyk, tylko takim po prostu prywatnym, ale właśnie od razu gdzieś tam ten temat się pojawił, w ogóle wkurzały mnie osoby, które mi mówią, że ja mam siebie kochać, ja tam siebie przecież kocham i jakby od razu mi się lampka zapaliła, że to chyba właśnie jest taki, nie? Przecież ja siebie kocham, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam być dla siebie dobra, przecież ja siebie kocham, nie? Ale naprawdę na początek wystarczy siebie trochę akceptować, lubić. Też jest takie hasło, dopóki nie pokochasz siebie, nie pokochasz drugiego człowieka. Czyli większość matek nie kocha swoich dzieci, tak? Idąc tym tropem. Nie jest też tak do końca i to ta wielka miłość do siebie, no ja nie do końca jestem przekonana. No właśnie, bo to jest kolejny taki, widzisz, jakiś taki pułap, który musimy narzucamy. Tak, musimy się kochać, bo inaczej to się po prostu w nic nie uda, tak? Dokładnie. Nie wystarczy jakby to, tak, dokładnie. No mnie wystarczy to, że się przynajmniej nie skarcę w głowie, albo zauważę to, że się skarciłam i po prostu powiem, okej, dobra, następnym razem skarcę się może mniej, tak? Albo... No dokładnie, albo w ogóle ja na przykład bardzo często zalecam jako zadanie w terapii, przepraszanie siebie. Czyli za każdym razem, jak przejdziesz koło lustra i ci się wymknie, ty gruba świnio, to po prostu od razu wróć, spójrz sobie w oczy w to lustro i powiedz, przepraszam cię, Agatko, Elu, Martusiu, bardzo cię przepraszam, nie powinnam była tak do ciebie mówić. Naprawdę dziewczyny, my siebie słuchamy. My słuchamy tego, co my do siebie mówimy. Także uważam, że takie rozpoczęcie od siebie samej, od słuchania tego wewnętrznego krytyka, tego głosu karcącego, rozpoznawania go i budowania drugiego wspierającego głosu, takiego dobrego rodzica, który potrafi powiedzieć okej, kochanie, no pojadłaś sobie tych ciasteczek, ale słuchaj, nic się nie dzieje, to jest nowy dzień. Nie będziemy się z tego powodu głodzić, nie będziemy się katować ćwiczeniami, po prostu spróbujemy znowu i może zauważymy coś, dlaczego tak się podziało, bo to takie niedobre dla ciebie, wiesz, tyle kalorii na raz, po co tak masz się obciążać? Jakoś tak inaczej niż od razu wyciągać armatę na siebie, nie? Wydaje mi się, że taki głos musimy w sobie po prostu rozwijać dla przeciwwagi tego kata. Super, ale to z tym przepraszaniem to też jest, no bo jakby to możemy zrobić, tak? I nie mamy takiego, że dobra, ja jeszcze siebie nie kocham, to już w ogóle tam, ale przeprosić siebie możesz jakby zawsze, tak? Dokładnie, nie musisz się kochać, to się szanuj, Zwłaszcza jeżeli zauważasz, że otoczenie tego nie robi, to prawdopodobnie oznacza, że sama też masz z tym problem, tak? Że to... Przykład idzie od ciebie tak naprawdę, jak ty siebie traktujesz, jak wygląda ta relacja z tobą, bo ona jest pierwsza, później masz relacje z innymi ludźmi, i z jedzeniem, i wiadomo. Dokładnie, nasze życie to relacje. I jeszcze ciebie chciałam zapytać o tą presję bycia fit, jak się gdzieś tam uchronić. Jak nie zwariować właśnie w tym wszystkim, w tym całym, tym, że tak, no jesteśmy zarzucane taką masą treści różnego rodzaju i też obrazów, tak, różnego rodzaju i gdzieś tam jednak nawet pewnie podświadomie porównujemy się, to też to, co off topic tam rozmawiałyśmy, że gdzieś tam po prostu, wiesz, siedzisz i tutaj ja tak sobie patrzę teraz, bo też ostatnio przytyłam i tak no, ten mój brzuszek i tak sobie mówię, no fajny brzuszek, no co tam. No ale z drugiej strony gdzieś tam, wiesz, masz w tym, no ale wiesz, ale jakby było, to by było tu, a tam, wiesz, by było fajnie i w ogóle. I jak się tak naoglądam właśnie tych wszystkich, wiesz, bo jak jestem od tego odcięta, to absolutnie w ogóle nawet nie pomyślę i fenomenalnie mi to wszystko idzie, takie właśnie akceptowanie rzeczy takimi, jakie są w tym mojego ciała, tak? I mojego wyglądu. Ale jak się tak naoglądam różnych obrazów, to widzę, że automatycznie mi wraca właśnie jakiś taki po prostu, że bo już powinnam to, powinnam tamto, powinnam siamto, więc jakby nie wiem, czy masz jakiś taki sposób, żeby jakoś się w tym wszystkim zwyczajnie tak, wiesz, zrównoważyć. Znaczy są takie jakby dwa nurty. Jeden mówi odetnij się po prostu od tego wszystkiego, tak? Po prostu nie obserwuj kont, które wprowadzają cię w taki nastrój i tak dalej. I to jest jakby jedna strategia. Ja faktycznie no, kilka takich kont odobserwowałam, które znaczy nie tyle sprawią, że się porównuje, tylko mnie to już po prostu dołuje. Ja nie mogę już na to patrzeć i wolę po prostu na to nie patrzeć, na taki niezdrowy przekaz. A drugie to jest uświadomienie sobie, że jakby naprawdę ta wąska talia nie jest gwarantem szczęścia i radości w życiu człowieka, że można naprawdę się realizować, osiągać swoje cele, więc znowu, jeżeli tak się dzieje, że się porównujemy, to znowu można złapać tego krytyka, czy on się znowu zaczyna wypowiadać, no zobacz, też już powinnaś. No ona, zobacz, jaką ona ma talię, zobacz, ile ona ma obserwatorów, a ona jest fajna i tak dalej, nie? To trzeba powiedzieć, słuchaj stary, ja robię swoje. Nie szata zdobi człowieka, tylko to, co ma w głowie, to, co ma w sercu, to jak traktuje drugiego człowieka, bo ludzie pokazują na Instagramie piękny obraz, a w życiu czasami mają taki syf, że naprawdę ręce opadają. Więc trzeba pamiętać, że to, co jest na Instagramie, to jest tylko kreacja, a rzeczywistość jest rzeczywistością i niestety, no nie wiem, czy niestety, no mamy tendencję do tego, żeby ukrywać nasze takie niedoskonałości i raczej chcemy się zawsze prezentować w jak najkorzystniejszym świetle. To już sięga absurdu, bo są programy do zmieniania rysów twarzy, do zawężania sobie talii i tak dalej. No ale nie możemy się... Mamy te filtry i to w ogóle wszystko. No, dokładnie, to jest... ale nie wiem, no mnie na przykład, jak siedzę długo na Instagramie, a teraz jestem w takim czasie macierzyńsko-dzieciowym, więc powiedzmy, że dość rzadko wychodzę do ludzi i jak już byłam w zaawansowanej ciąży z drugą córką, no to faktycznie głównie to siedziałam na telefonie z nudów, a na przykład wyszliśmy, jak mąż miał wolne, nad jezioro. I ja po prostu patrzę i sobie myślę, Boże święty, kobiety są po prostu... większe. To jest zupełnie inny świat. Kobiety mają nadwagę, mają celulit, mają rozstępy i w ogóle nie krępują się, jakby chodzą, mają dzieci, mają, nie wiem, obwisłe biusty, nie wiem, włosy z odrostem i jakby wiem, że porównywanie się nie jest dobre i najlepiej jest tego nie robić, tylko po prostu samo zwrócenie uwagi na to zjawisko, że świat i taki realny jest czymś naprawdę, przynajmniej w moim otoczeniu, tu gdzie ja się poruszam, jest zupełnie inny niż to, co widzę na Instagramie. Myślę, że dla nas, tak sobie ostatnio właśnie myślałam, że dla nas, dla tych roczników, które jeszcze znają świat sprzed Instagrama i sprzed tych mediów, to jest dużo łatwiej niż jak na przykład czasami gdzieś jadę autobusem i słucham nastolatek, dla nich to jest takie po prostu 1 do 1 jakby to i one potrafią mieć z tego powodu depresję, czy w ogóle, no nie wiem, że ktoś tam dał serduszko albo nie dał, albo krzywo dał i to już po prostu jakby rzutuje na relacje normalnie, takie w normalnym świecie i to jest trochę takie przerażające. No ta osobowość młodego człowieka dopiero się kształtuje, samoocena jest bardzo chwiejna, więc takie czynniki potrafią być prawdziwą życiową tragedią, tak? Że i kasa wygrywa, jest taką wartością, no bo jeżeli ktoś ma pieniądze, to jest w stanie kupić lepszy telefon, to jest w stanie mieć lepsze ciuchy, lepiej to zaprezentować na Instagramie, więc to jest, no przykre to jest. I z drugiej strony to jest takie, to jest straszne więzienie. Ja naprawdę współczuję tym osobom, bo kreują pewien wizerunek, udają, że nie mają jakichś kompleksów, problemów. Jak później wyjść, to nie wiem, spotkać się na przykład z ludźmi, którzy cię obserwują. Jak jesteś takim po prostu fejkiem i później co? Rozczarowanie, tak? Ta osoba tak nie wygląda na przykład, jak się prezentuje. Czyli żyje w swoim wirtualnym świecie i tam się wszystko kręci, ale później na przykład jest rzeczywistość i... Ja ostatnio byłam, no właśnie a propos tego rozczarowywania, to byłam bardzo, bardzo, to akurat nie jest osoba z branży fitness, tylko gdzieś tam z branży rozwoju osobistego i byłam na szkoleniu 2-dniowym, no i o ile gdzieś tam właśnie w filmach czy w tekstach możesz po prostu, czy na Instagramie, czy w ogóle możesz jakieś coś tam kreować, no to już jak przez 2 dni mówisz i różne takie spontaniczne, no nie jesteś w stanie aż tak się kontrolować. No. I właśnie to było takie rozczarowanie moje, w sensie takim, że kurczę, no nie tego się spodziewałam, jakieś takie, najbardziej to mnie wzruszyło takie podejście do innego człowieka, że gdzieś tam tu się kreujesz na to, a gdzieś tam no widać, jak się na przykład odzywasz do ludzi, czy, no to i widać i czuć generalnie, jak tak kogoś słuchasz przez 2 dni, tak, na w miarę małej sali i to było moje takie rozczarowanie i sobie pomyślałam, kurczę, że to jest takie... No, że to życie takie to realne, no to jest zupełnie, wiesz, dokładnie. Często w oderwaniu od... Dokładnie. I dlatego ogromną wartością jest bycie sobą w mediach społecznościowych. To jest naprawdę sztuka i niewielu ludzi potrafi sobie na to pozwolić, żeby się pokazywać tak w pełni sobą. Oczywiście nie mówię tu o przekraczaniu granic, nie wiem, pokazywaniu całego swojego życia, no to nie o to chodzi, ale właśnie jakąś taką etykę, o to piękno takiej też swojej duszy, a nie tylko właśnie robienie czegoś pod publiczkę. Aha, to jest takie zdjęcie przed i po się podobają, dobra, no to wypcham swój profil zdjęciami przed i po. Bo to się sprzedaje i w zasadzie... Ja właśnie miałam to, z tym zawsze miałam problem i nawet kiedyś to jakby kobiety z rodziny gdzieś tam mi doradzały właśnie zawsze, że żeby bardziej sprzedać swoje usługi, no to muszę mieć zdjęcia przed i po. I ja powiedziałam, że ja nigdy nie będę miała takich zdjęć, bo dla mnie większą wartością jest to, że mi dziewczyny piszą, że im migreny przeszły, że im kostki nie puchną, że mają więcej energii w pracy, jakby to jest dla mnie wartość. A te kilogramy, mówię, no rzecz nabyta, w sensie, no mogą, jest powrót, ale jakby jak już wiedzą, jak mogą się czuć, no to tego nie pokażesz i jakby to jest dla mnie, jakby ponoszę tego konsekwencje, w sensie, no może nie mam, jakby tutaj, to się może tak nie rozwija, jakby mogło się rozwijać, jakbym miała takie właśnie, wiesz, metamorfozy, ale wybrałam po prostu taką drogę w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami po prostu. Ale wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna droga i wiem, że na przykład, nie wiem, czy kojarzysz Magda Wiem Co Jem, Magdalena Hajkiewicz, dietetyczka na Instagramie, która nie pokazała chyba ani pół metamorfozy, a jest rozchwytywana i w ogóle świetnie sobie radzi i także wydaje mi się, że też... my mamy wpływ na to, jaką też tworzymy tą rzeczywistość. Poza tym pytanie, czy chciałabyś takiej klientki? Bo tak naprawdę to jest trochę strzał w kolano, tak? Jeżeli pokazuję coś, co nie jest w zgodzie ze mną, to przyciągam ludzi, którzy nie są w zgodzie ze mną. I wiesz, tak samo jak ja pokazuję, że nie wiem, swój brzuch, albo że jem ciastka, albo że nie wiem, coli się od czasu do czasu napiję. Zawsze po tym odpada mi, wiesz, z 30 obserwatorów i ze 3 hejterów mi napisze, że tu olej palmowy, tu cukrzyca i tak dalej. I ja na przykład jestem wdzięczna, że ci ludzie sobie idą, bo po co ludzie są potrzebni? Z jednej strony sobie myślę, szkoda, bo stracili szansę na to, żeby się czegoś może zdrowszego dowiedzieć o elastycznym podejściu, ale to jest ich wybór, jakby widocznie nie są gotowi. Ale z drugiej strony fajnie, że ich już nie ma, bo po co ma tam ktoś siedzieć i nie wiem. I się denerwować. Tak. Tak, że widzi znowu Coca-Colę u Agaty. Dokładnie, no. Więc lepiej przyciągać do siebie kogoś, kto, wiesz, nadaje na podobnych falach i może wtedy będziesz miała więcej klientek, które właśnie nie będą patrzeć na te cele wagowe, tylko właśnie zaczną zauważać, że może tutaj chodzi o coś trochę innego w tym wszystkim. No, no dokładnie, trochę więcej, takiego właśnie nawet... Takiej, no bo to jest też taka moja droga, że to się zaczęło właśnie od tej fizyczności, od tego, no bo ja na początku, tak jak rozmawiałyśmy, że na początku chcesz po prostu fajnie wyglądać, ja chciałam mieć fajny tyłek i po prostu też ten brzuch gdzieś tam zawsze miałam, to była ta moja sfera problemu, a potem gdzieś tam jak zaczęłam wgłębiać się, no to jakby doszło do tego, że zupełnie jestem teraz innym człowiekiem i mam inny zawód i w ogóle moje życie się obróciło do góry nogami, ale to od tego się zaczęło, że gdzieś tam zaczęłam zaglądać po prostu, najpierw przez szparkę, teraz to już w ogóle mam wrażenie, że jak idę czasami na te psychoterapeutyczne sesje, to po prostu jest już cały czas otwieranie drzwi na całego, ale... No i też właśnie ilość jakby pieniędzy na koncie, klientów czy serduszek nie jest wyznacznikiem tego, że ktoś się gorzej rozwija na przykład, bo można super realizować swoje cele i wartością, na przykład w mojej hierarchii wartości rozwój własny jest wyżej niż, nie wiem, pieniądze, tak? Dla mnie to jest cenniejsze, że ja się rozwijam, że czytam, że się szkolę. To jest dla mnie ważniejsze niż jak miałabym nie wiadomo ile zarabiać, ale na przykład nie miałabym czasu, żeby czytać książki albo się uczyć, bo to jest dla mnie ważniejsze. I to jest takie piękne, że wiesz, że na tyle siebie znasz i siebie wiesz, że w ogóle znasz swoje wartości, co też mało ludzi jakby też się w ogóle nad tym zastanawia, mało kobiet też w związku z tym z tą szczupłą sylwetką i zdrowiem, że często nam się wydaje, że właśnie, że my chcemy być takie zdrowe, a tak naprawdę to jest tylko taka też przykrywka, tak? Bo chcemy po prostu fajnie wyglądać i... No ale przestańmy ściemniać, że nam na tym nie zależy i że jest w tym coś złego, tak? Bo już ciało, pozytywność już naprawdę zyskała trochę, nieważne, w każdym razie jesteś lżejsza niż wtedy, kiedy zanim się zaczęłaś odchudzać, tak? W sensie schudłaś trochę. No i pewnie gdybyś teraz znowu przytyła do tamtej wagi, to by się znowu nie poczuła komfortowo. No i co jest w tym złego? Ja teraz urodziłam dziecko 4 miesiące temu i powiedzmy, że znowu ważę więcej niż bym chciała. Szanuję swoje ciało, szanuję siebie, ale chciałabym schudnąć parę kilo, bo jednak wygodniej mi było bez brzucha, tak? Lepiej mi się nawet do dzieci przytula, jak ten brzuch jest mniejszy, tak? Patrząc już na takie szczegóły. Więc jakby odchudzanie jest spoko i tylko właśnie ono powinno stać się nie celem samym w sobie, tylko środkiem do realizacji jakichś dalszych celów, bo można się odchudzać na 3 sposoby właśnie ze względu na ten cel wagowy, ale wtedy osiągamy cel i nic nam nie pozostaje i co najwyżej możemy się odbić o ścianę albo co, to schudnę jeszcze dalej, to wyrzeźbię jeszcze mięśnie, to już wiemy, że to nie do końca jest jakby zdrowe, chyba, że ktoś faktycznie planuje jakąś karierę w takim, nie wiem, fitnessie, to może ma wtedy sens, bo dla mnie robienie 6-paka z innych powodów jest trochę niejasne. Możemy się odchudzać oprócz tego celu, możemy się odchudzać jakby na proces, czyli na przykład w ogóle wypracowywać sobie zdrowe nawyki po drodze i skupiać się na tym i to już jest taka fajniejsza droga i teraz widzę, że coraz więcej specjalistów, przynajmniej na Instagramie, jak obserwuję ruch, to co się dzieje, zwraca uwagę właśnie na nawyki. No i można się odchudzać ze względu na wartości, na budowanie swojej tożsamości. No i wtedy jakby samo odchudzanie to jest za mało, więc pamiętam, że jak przyszłam na Instagram, to mnie to jakby trochę kuło w oczy, że jest tylu specjalistów od odchudzania, że jest tyle po prostu fit trenerek, które schudły, a teraz to totalnie rozumiem, że to jest największa szansa, żeby w zasadzie utrzymać te efekty, bo wiadomo, że jak ktoś ma dużą otyłość, to bardzo ciężko jest schudnąć i nie przybrać z powrotem, jeżeli chce się zakończyć po prostu ten etap. Więc temu te osoby idą w to, że zostają trenerami personalnymi, dietetykami, no bo to jest wtedy część ich tożsamości, ich życia, oni tym przenikają i dzięki temu mogą cały czas jakby te nawyki utrzymywać i mieć jakby no, ten efekt tak naprawdę. No ja też się wkręciłam w to wszystko, a wcale tego przecież nie planowałam, chciałam tylko schudnąć i dajcie mi święty spokój, ja tam się interesowałam innymi obszarami zawodowo, tak? Także myślę, że tak to trochę działa. Ale świetnie w ogóle się Ciebie słucha i masz taki, wiesz, znaczy taki dar przekonywania w sensie, że jakby ja rozumiem cały ten, no nie jestem już teraz na takim etapie, ale to jest wszystko takie naturalne i też właśnie poparte doświadczeniem, co jest mega zawsze taką właśnie wartością dodaną, że sama jako kobieta, jako mama dwójki dzieci, jakby wiesz, mierzysz się z tym codziennie, tak? Ja też właśnie zawsze mówię, że to nie jest tak, że ja już schudłam wtedy i teraz po prostu mogę wszystko i nigdy nic się nie zmieni, tylko też to jest taka codzienność, jakby ja, to jest mój wybór, że ja po prostu chcę tak wyglądać, a nie inaczej, bo gdybym puściła sobie wodze fantazji, no to dla mnie to jest chwila, moment, bo ja mam akurat taką geny mnie tutaj nie wspierają w minimalnym nawet procencie, nie mam takiego zawsze, gdzieś tam mam te geny otyłości po stronie mojej mamy i babci i prababcie. Jakby ja to widzę od razu, to jest tydzień, dwa, kiedy ja się tam nie trzymam, w sensie czasami sobie po prostu odpuszczam i to jest od razu dla mnie, więc to jest taki proces, w którym jakby już jesteś na zawsze, to, że codziennie podejmujesz wybór, że akurat to zjesz na śniadanie, a nie to, czasami się nie chce i po prostu dokonujesz wyboru najlepszego z najgorszych, w sensie wybierasz najmniejsze zło, tak zwane. I właśnie to jest fajne, że po prostu słuchasz kobiety, która, wiesz, jakby mierzy się z tym samym, może Ci sprzedać jakąś wiedzę, taką stricte wiedzę, tak, specjalistyczną, ale z drugiej strony może Ci powiedzieć, słuchaj, rozumiem Cię, bo w ogóle wiesz, sama ostatnio, jakby dla mnie to jest mega cenne w tym obszarze właśnie odchudzania, czy w ogóle takiego dbania o siebie. Tak, no i w ogóle taki mit, że odchudzanie jest proste, łatwe i skuteczne. Nie, jest naprawdę, to jest cholernie trudne i tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma tendencję i skłonności do tycia, jakby te komórki tłuszczowe się tworzą do 3. roku życia i one tylko czekają, żeby się wypełnić, tak? I po prostu, no musimy się kontrolować, no. Mnie też ten problem dotyczy, tak? To jest właśnie fajne też, co powiedziałaś i to sobie też zapisałam, że wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwiejsze i że odchudzanie jest trudne, ale otyłość i nadwaga też są trudne i to, co ty mówisz, to, że wybierz swoje trudne, tak? Albo będziesz mieć trudne, jakby w tym procesie odchudzania, czy później utrzymywania tej swojej masy ciała, albo będziesz otyła, albo będziesz miała nadwagę i to jest trudne, tak? Dokładnie. Ja nie wierzę w to, że nie wiem, są takie osoby i też publiczne, które tak trochę moim zdaniem no, zaprzeczają, nie do końca są świadome i mówią, że tak siebie akceptują, że jest wszystko tak super. Ja znam dużo takich ludzi, a tak naprawdę tam pod spodem jest naprawdę cierpienie. Cierpienie bycia otyłym, bo po pierwsze to jakby na to nie patrzeć, to jest choroba. I wiąże się z ryzykiem powstawania innych chorób, ale też to jest po prostu niewygodne, to jest trudność wyjścia na piętro, to jest pocenie się, są odparzenia w tych fałdach, mnóstwo takich dodatkowych trudności i brak dobrej kondycji, nie mówiąc już o całym systemie oceny społecznej i tego, jak osoby otyłe są stereotypowo dyskryminowane i tak dalej. Tego nie powinno być, no ale niestety tak to wygląda. No więc wcale... Właśnie ja się zawsze zastanawiałam, wiesz, akurat zastanawiałam się, bo jest jedna nawet psycholożka, która jakby... Ja bardzo lubię jej słuchać i tak dalej, natomiast no, nie przemawia do mnie to, że z taką potężną otyłością, bo to już nawet nie jest, wiesz, nadwaga, tylko że z taką, że to... Jakby jest takie, że wiesz, no, tak jak, że to jest takie bez znaczenia, w sensie takim już nie chodzi mi totalnie o wygląd, tylko o to, że ja się wychowałam w domu, gdzie wiesz, moja babcia była otyła, moja mama ma nadwagę, więc jakby wiem, z czym to się wiąże w sensie takich ograniczeń w życiu, tak, że nie wejdziesz właśnie na piętro, musisz gdzieś tam, wiesz, już potem babcia o kulach, bo potem już stawy jej siadły i tak dalej, więc jakby trochę nie kupuję tego, że to jest takie właśnie obojętne, tak? Nawet już nie chodzi o to, że muszę być szczupła i seksowna, tylko chodzi o to, żeby mi się wygodnie żyło, tak? Żebym mogła sobie zawiązać buta, kurczę, nie wiem. To chodzi o zdrowie, no ja wiem, o której mówisz psycholożce, ja szanuję za pracę, czytałam książki, bardzo lubię, natomiast no też tego trochę nie rozumiem i szczerze mówiąc, no osobę szanuję i bardzo, ale choroby jej ja osobiście nie akceptuję i trochę jakby przestałam też śledzić, bo dla mnie to jest takie trochę faktycznie mówienie, że kocham jeść i tak dalej, no ale to już jest, no, to jest do leczenia i być może nawet operacji bariatrycznej już na tym etapie, tak. Bo trudno, mi by było trudno zaufać, nie wiem, tak jakbym nie poszła chyba do otyłego dietetyka, bo bym pomyślała, że sobie sam nie radzi, że chodzi bez butów chodzi. Tak samo no, psychoterapeuta też powinien być reprezentantem, powiedzmy, tego w miarę zdrowego zakresu wagowego. No wiadomo, że poświęcamy się bardzo dla innych ludzi, naprawdę nie pijemy między sesjami wody, nie jemy, bo jest mało czasu i tak dalej. Tak samo lekarze robią, ale no, dobrze by było, gdyby te zawody takiego też zaufania publicznego, żeby ci przedstawiciele bardziej o siebie zadbali, bo no już teraz wiemy, że z pustego Salomon nie naleje, nie? Że trzeba o siebie zadbać. Ja nie twierdzę, że wszyscy muszą być szczupli i tak dalej, bo nie o to chodzi, ale to jest nawet, nie wiem, palenie papierosów, tak? Czy właśnie picie cały czas słodzonych napoi i tak dalej. No to jest taki trochę kiepski przykład dla naszych pacjentów, nie? No zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Marta napisała nam, że na pewno wprowadzi przepraszanie siebie i bardzo miło się nas słucha, to cieszę się, że ja też wprowadzę na pewno przepraszanie siebie. Zobaczcie, to dziewczyny, naprawdę, to jest tak magiczne narzędzie, jak pacjentki mi czasami mówią, że po prostu stoją przed lustrem i płaczą i sobie uświadamiają po raz pierwszy raz w życiu, jakie są niedobre dla siebie. A moje naczelne hasło to jest: jestem dla siebie dobra. I to są właśnie takie małe kroczki, tak? Wyciągnięcie ręki też do swojego ciała i czasami pogłaskanie się po tej części ciała, której tak bardzo nienawidzimy. I zrozumienie tego, że to nienawidzenie jej naprawdę nic konstruktywnego nie wnosi. No, bo dużo lepiej się jest troszczyć o kogoś, kogo kochamy, niż walczyć z kimś, kogo nienawidzimy, więc po co? Zdecydowanie. I piękna puenta. Dziewczyny, czy wy macie jakieś jeszcze pytania? Bo już zmierzamy do końca. Agatę możecie, ja wam wrzucę tutaj, zaraz wam podlinkuję i podcast, i stronę internetową, to tam pewnie na stronie. Zwłaszcza dziewczyny, jeżeli czujecie, że te emocje to jest problem, to sobie przesłuchajcie tych podcastów, bo to są podcasty właśnie o emocjach głównie. Tak, polecam na spacer, czy tam czy robienie czegoś, jakby ja mam taką właśnie teraz, dzisiaj sobie odtworzyłam Boże, jak to się nazywa, Storytel i sobie zobaczyłam, że 69 książek już przesłuchałam w tym roku, bo mam taki teraz swój, jakby, że wolę, nawet nie robię treningu, tylko na przykład idę na marsz, taki szybszy na godzinę i sobie słucham i to jest dla mnie takie dwa w jednym trochę, albo jak jeżdżę samochodem, albo jak, i często właśnie wybieram, jakby to jest też taki mój wybór, że no rezygnuję z jakiegoś takiego treningu, no ale gdzieś tam, dobra, idę poruszać się w sensie takim, że... No, ale wiesz, że Nordic Walking czy marsz jest mega efektywny, jeżeli chodzi o spalanie, nawet bardziej niż jakiś morderczy trening 30-minutowy, nie? No, to używam tego zegarka garminowego i on mi tutaj pokazuje, więc czasami rzeczywiście to jest tak, że to jest tyle samo gdzieś tam, a nie czuję tego zmęczenia aż tak bardzo, bo staram się iść takim tempem, żeby trochę się zmęczyć, ale jakby wcześniej miałam zawsze coś takiego, że nie pójdę, tylko muszę, wiesz, muszę zrobić brzuch, muszę zrobić nogi, muszę zrobić poślady, napompować, muszę jakby, wiesz, nie do końca wybierałam to, co tak, że nie pytałam siebie, tak, na co ty, Ela, w ogóle masz ochotę? I ja zawsze mam ochotę po prostu chodzić. Niezależnie już czy z tymi słuchawkami, czy bez, ale nie, bo trzeba, wiesz, tam napompować tu, tam, tu wczoraj były górne części ciała, to dzisiaj będą dolne i jakby jak porzuciłam to, w sensie takim, że zaczęłam robić to, co sprawia mi przyjemność, jest to ruchem jakby, ale nie jest to takim i czuję się z tym dobrze, tak, bo właśnie to jest to dążenie do tej kraty, która w zasadzie no, nie jest mi potrzebna, tak, w życiu. I tak naprawdę taki morderczy trening jest też formą przemocy wobec siebie i wobec swojego ciała, nie? Takim trochę gwałtem na sobie, że nie zastanawiam się, czy w ogóle to mi pasuje i naprawdę jak czasami widzę dziewczyny bardzo otyłe, które gdzieś tam podskakują i robią takie ćwiczenia, aż ciężko jest mi na to patrzeć, bo mnie to aż fizycznie boli. Przecież naprawdę marszobieg, czy właśnie jakaś inna forma, basen, czy dużej otyłości, to jest, wydaje mi się, lepsza. Czy rowerek, no dokładnie. No ale jeżeli siebie nienawidzę, muszę się skatować. Tak, tak to jest coś takiego. Jeszcze jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to żeby dziewczyny was zmotywować, bo to też jest z Agaty podcastu, to też to ty masz takie fajne podejście, to już kończąc i zamykając, że żebyśmy się cieszyły tym przywilejem, że możemy się ruszać, tak, że mogę w ogóle, to też nie tak, że wiesz, nigdy nie myślałam w ten sposób, bo dla mnie to jest takie oczywiste, że no ja mogę, ale mi się nie chce, tak, więc że możemy, bo jest dużo osób, które dużo wydały za to, żeby pójść sobie tak na marsz albo cokolwiek, tak? Tak, dokładnie, nie doceniamy tego, czego nie stracimy, a są dziewczyny, które jeżdżą na wózkach, które mają problemy, nie mogą ćwiczyć i naprawdę to jest przywilej. Dokładnie. Korzystajmy z tego przywileju za każdym razem, jak nam się po prostu, jak nam się pomyśli, że mi się dzisiaj nie chce, to naprawdę korzystajmy z tego przywileju, bo to jest przywilej. Zrób, możesz, bo kiedyś nie będziesz mógł, a będziesz chciał. Będzie za późno. Dokładnie. Możemy sobie zapisać. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, 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 Agato, za to, że bardzo dziękuję. Chciałaś nas odwiedzić i podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą i swoją energią przede wszystkim. Więc mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam do zobaczenia będziemy się łapać. Też mam taką nadzieję. Było bardzo mi miło i również bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, że chciałyście posłuchać i no mam nadzieję, że coś dla siebie z tego wyniesiecie i może trochę Wam się gdzieś jakaś szufladka pod tytułem jestem dla siebie dobra otworzy. Dokładnie. Tego nam wszystkim życzę. O. I miłej, spokojnej nocy. Dobranoc. Pa, pa. Pa.